Bierzemy się za składanie gaz-gaza. Wał przyszedł od Wojtali. Proszę bardzo, Wosner. Wszystko się świeci. Ta korba w porównaniu do tamtej, no to dosłownie tamta to już to jej końcówka była, że tak powiem. Widzieliście, jak waliła na filmie. Nawet na boki, a tutaj minimalnie na boki tylko czujemy. Także luksus robota na pewno. Przygotowany do montażu. Łożyska siedzą, skrzynia też siedzi już. Nie nagrywałem, jak skrzynię wsadzam czy tam łożyska, bo no to wszystkiego pokazywać nie można. Wymyte wszystko, przygotowane pod uszczelki. Także będziemy się bawić zaraz w składanie. Podoba mi się, jak tak czyściutkie wszystko jest. Jamaszka sobie czeka. Grzeje trochę, bo zimno. Jamaszka czeka, to co ostatnio tam zrobiłem, widzieliście. A więc tak, grzejemy sobie łożysko. Nie będę tak pokazywał, włączę sobie muzykę i po prostu tutaj wam w jakimś tam tempie przyspieszonym albo nieprzyspieszonym zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie. Także tu grzeję, wał chłodzę i lecimy z koksem. Każdą śrubkę oczywiście z odpowiednią siłą. Tu nam wszystko siedzi. Ten wałek prostowałem, był trochę wygięty. Tam się trochę olej sączył. Zobaczymy, czy to coś pomogło. Luz mamy, tak jak wcześniej mówiłem. Pyk, jedyneczka. Skrzynia się blokuje. Dwa. Trzy. 4, 5, żeby nie wyskoczyło, nie, jeszcze 5 teraz, 5, 4, 3, 2, 1, tu jest 6 biegów, 1, teraz mi nie wskoczyło, moment. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. O kurwa, ja myślałem, że pięć. To też tak liczę, coś mi teraz nie pasuje.
Rana już może być ciężko wbić, ale o jest. I luzik. I zostawiamy na luziku, skręcamy dalej. Tak jak mówię, wszystkie te śrubki, każda śrubka na klucz dynamometryczny i jazda. Uszczelniacze zakładam. Tak się zastanawiam, może tamtą stronę wypierw. Chociaż nie wiem. Dobra, działam dalej.